Regionalnego jadła nie brakowało w czasie trzeciego już konkursu kulinarnego o chochlę prezydenta Ełku. Założeniem zmagań kulinarnych jest promowanie lokalnej kuchni oraz produktów pochodzących właśnie z okolic Ełku. Nic więc dziwnego, że restauracje startujące w konkursie przyrządziły na różne sposoby ryby, a także wyłowione z mazurskich jezior raki. Połączenie tych składników dawało niespotykane dania. Przygotowałem na dzisiejszą okazję delikatne mięso sandacza, zawinięte w liściach kapusty szyjkami rakowymi, podane na babce ziemniaczanej z sosem rakowym. Sandacz znalazł się też w innej propozycji konkursowej. Tym razem był to sandacz otulony boczkiem z sosem kardynalskim na borowikach. Mimo tak długiej nazwy dania, jego przyrządzenie nie zajęło sporo czasu. To jest danie bardzo szybkie w przygotowaniu, dlatego że ryba smaży się szybko. Dłużej troszeczkę więcej czasu trzeba poświęcić na przygotowanie sosu rakowego, tego sosu kardynalskiego. Ale samo danie to jest kwestia powiedzmy 20 minut. Wszystkie potrawy degustowało jury, sprawdzając dokładnie smak, sposób podania oraz łączenia składników. Jurorzy nie mieli łatwego zadania. I chociaż Andrzej Grabarczyk, serialowy Jerzy z Klanu, podkreślił wysoki poziom wytworów ełckich kucharzy, to żaden smak szczególnie go nie zadziwił. Nie zaskoczyło, ponieważ te smaki nie są mi obce. Naprawdę dużo przebywam na różnych konkursach, bywam, wiele rzeczy smakuję. Nie było jakiegoś wystrzału, ale przecież kuchnia tradycyjna nie polega na ściganiu się, tylko na kultywowaniu tradycji. I to jest najważniejsze. Wizyta aktora w Ełku nie miała tylko wymiaru kulinarnego. Grabarczyk był gwiazdą konkursu o chochlę prezydenta i gotował z publicznością, jednak przy okazji odbył podróż sentymentalną. Tutaj niedaleko jest miejscowość Pisanica, w której to miejscowości wylądowałem jako przyszły student Akademii Zootechnicznej w Olsztynie, Wydziału właśnie Zootechnicznego, Akademii Rolniczej. I w Pisanicy, to przyjechała między innymi koleżanka studentka, w Pisanicy poznałem swoją żonę, którą do tej pory mam. A do Ełku jeździliśmy po piwo i z restauracji Kormoran mam jeszcze rachunek z 1972 roku. Wtedy nawet nie przypuszczał, że 36 lat później będzie oceniał dania regionalne w Ełku jako znawca kuchni. A w tej ocenie rewelacyjnie wypadło zwłaszcza jedno danie. Dziczyzna, która została podana, ja sam jestem myśliwym, poluję i potrafię dziczyznę robić, była bardzo dobrze zrobiona, tradycyjnie, z chlebem w środku, z farszem chlebowym. Bardzo, bardzo, bardzo dobra. Potrawa okazała się najlepsza i restauracja Warka, jeden z najmłodszych ełckich lokali, otrzymał pierwszą nagrodę i symboliczną chochlę prezydenta. Do tego czek na 2000 zł. To wszystko za staropolskie zrazy z dzika na dwa sposoby. Jest to konkurs w miarę lokalny, regionalny i chodzi o takie produkty, więc to był pomysł mojego szefa kuchni, Wojtka Masiewicza i myślę, że ten sukces należy do niego. Ełccy kucharze mają sporo czasu, by eksperymentować z regionalnymi produktami, kusząc podniebienia smakoszy.